Z powodu choroby jestem zmuszony zaprezentować Wam jakieś stare filmiki. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieję i będę mógł dla Was normalnie już nagrywać. A na razie musicie się zadowolić tym, co znalazłem ze starych po prostu plikach na swoim komputerze. Zapraszam do oglądania. Witam Was w takim króciutkim, luźnym teściku. Petard, które dostałem od widza, fanatyka Piro. Serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za podesłanie mi tych petardek do testu. Są te petardy Poleczka. Myślę, że każdemu bardzo dobrze znane od importera Śmieszka. Kiedyś to naprawdę królował na polskim rynku, teraz już dosyć ciężko dostępne. Tu mamy informacje. Oczywiście petardy są na tyle stare, że o żadnym CE jeszcze się ludziom nie śniło, jak robili te petardki. Naprawdę miałem kilka razy i zawsze były bardzo, bardzo mocne. I pozytywnie mnie zaskakiwały. Tutaj mamy dla porównania zapalniczkę, jakiej są wielkości. W opakowaniu mamy 4 petardki. Taka paczuszka 4 petardek kosztowała do około złotóweczki, więc nic specjalnego, cena niezbyt wygórowana. Więc taka jedna petardka kosztowała około 25 groszy. Tutaj mamy wszystkie informacje, jak już przed chwilą mówiłem. Może otworzysz całe opakowanie. Okej, dzięki. I co do tych petardek jeszcze, to nie polecam ich wrzucać do wody, one w wodzie praktycznie nigdy nie wybuchają. Po prostu przez to, że ląd się im tu zgina przy końcu, albo przez tą dziurkę, co tu jest, woda się wlewa do środka. Nie wiem, może sobie wrzucimy jedną do wody, ale i tak obstawiam, że nie wybuchnie. Chyba, że bardzo, bardzo długo byśmy ją przytrzymali, ale po co ryzykować urwanie palców, bo taka petarka naprawdę ma sporą moc. I w ogóle ta jedna jest troszkę bardziej zielonawa od tych, bo to są po prostu białe, a to jest taka zielonkawa. No nic, przetestujemy sobie, zobaczymy, jak mocno walą pod garnuszkiem w piasku i może wrzucimy jedną do wody. Zapraszam do oglądania. I teraz po prostu luźno sobie ją wrzucimy. Ło! Bez garnuszka naprawdę dała sobie radę. Bardzo, bardzo fajny huk, dosyć mocny. Więc teraz sobie odpalimy ją pod piaskiem. Zobaczymy, jak wielki krater nam zrobi. Czyżby to był nie wypał? Ja tam na pewno nie mam zamiaru się zbliżać przez najbliższą chwilę, bo petardy są całkiem mocne. Więc z tamtą petardką była taka sytuacja, że ląd wszedł do środka, ale nie wybuchnęła. Już na pewno nie wybuchnie, więc położymy sobie jedną koło drugiej. W ten sposób to sobie też wepniemy do ziemi. Nie wiem, czy to przez piasek, czy przez coś. To sobie wepniemy tak, żeby się jej piasek nie dostał do środka. I odpalaj szybko, jakby tam mogła zawilgnieć albo coś. Bo chcemy sprawdzić, jaką ma moc. No nie, serio? Nie wiem, czy to przez piasek, czy przez coś innego, ale trochę lipa. Witam Was na krótkim, szybkim teściku petard, granat petarda od Hestia, bardzo kreatywna nazwa, w kształcie granatu. Niestety nie są to takie petardy, które miały zawleczkę, bo takie bardzo zawsze chciałem przetestować. Są te petardy po prostu, które są w kształcie granatu, ale niestety nie są na zawleczkę. Oczywiście nie mają certyfikatu CE, bo to bardzo stare petardy i ciekawe. Więc to sobie rozerwimy sobie opakowanie. Okej, chyba już mi się uda dostać do jednej. Jak taka jedna petarda wygląda? A mianowicie, czekajcie, okej. Jest to taka mała kuleczka w kształcie granatu, chociaż mi to granat zbyt nie przypomina. W środku mamy jakąś zwykłą petardę draskową, zobaczymy sobie, jak będzie mocna. To możemy sobie w ogóle oderwać. Ogólnie jakoś jest dosyć średnia, możemy ją wgiąć całą palcami. O, patrzcie, ale tam jakoś zbytnio nie przeszkadza. Odpalimy sobie ją pod puszeczką i luźno na ziemi. Zobaczymy, jak mocno wystrzeli. Petardki dostałem od widza fanatyka Piro, więc bardzo dziękuję za pozostanie tych petardek do testu. Zobaczymy, jak strzelają. Pierwsza petarda, granat po prostu. Fajny ten ogień. Całkiem mocna, jak na taką petardę draskową. To zostało po naszym granasiku. Teraz poleci pod puszeczkę. Teraz poleci pod taką małą, leciutką puszeczkę. Zobaczymy, jak wysoko ją podbije. Oj, puszka siadła na kamyku. Jak widzieliście, petarda miała całkiem przyzwoitą moc. Puszeczka wywaliła
Całkiem mocno. Aż nie wiem, gdzie ona jest. Nie widzę jej normalnie. A tam jest. No, naprawdę bardzo, bardzo daleko ją odwaliła. Ale puszeczka cała. Bardzo mocno wygięta. Ale jakoś się trzyma. I mini finałek. Jeszcze następny w postaci karabinku z kilku K1-ek. Nie, salutków, przepraszam, od Triplexa i petardy Szalony Pirat. Dosyć słaby karabinek, ale Szalony Pirat się chyba nam nie odpalił. A nie, odpalił się czy się? Ej, Nie odpalił. A nie, nie, maloncik ma, więc sobie go odpalimy. Chociaż ciul, ja już się mi nie chce z to pierdzielić. Coś się mu żarzy, więc pierdzielić tego Szalonego Pirata. One mają zdrytelonty.